Już przełączamy. Wyłączamy przeszkadzajki. I co? Kontynuujemy. Co tam ostatnio było? Ostatnio zdaje się, że zdobyliśmy jakieś dwa artefakty. I dwa glicze się trafiły. A, i pomogliśmy też przemycić lekarstwa do przychodni. Okay. Gdzieś tu była ta przychodnia. W takim miejscu pewnie ludzie często potrzebują pomocy medycznej, o ile ich stać. Dobrze, to mamy do wyboru ciągnąć główny wątek, który ponoć jest króciutki, albo robić jakieś drobiażdżki. Więc spróbujmy może jeszcze troszkę pociągnąć ten główny wątek. Bo ten Wladimir się wydaje być ciekawym gościem, pomaga nam odkrywać nowe skille. Także to nam może ułatwić robienie nowych zadanek. A zatem podróż gwiezdna, czyli wciskamy R, wciskamy X. I na tym polega podróżowanie w kosmosie. Żeby nie przywalić. I R znowu. Cześć Savas. Nie wiem, czy ci kupi. Musisz go ładnie poprosić chyba. Siema, siema. Idziemy na oko, bo tam wszyscy są. Obczaić teleskop, jakby go można było ulepszyć. Ciekawe, czy ja znajdę. Ciekawe, czy ja znajdę wyjście z tego statku. O, chyba tu, nie. A, dok powinien być chyba na górze, nie? Ten taki przyczepialny. Czy niekoniecznie? W starym statku był tu. Zależy od statku. A, mogę mieć z każdej strony. O, tu jest. Taki ukryty zakamarek. Zobaczymy, co tam kombinują. Jest nasz kolega Vasco. Kradniemy jakieś medykamenty. Dobra, możemy pospawać. W sensie tym? Pomogę ci. Chyba nie o to chodziło. Tak, żebym go nie zastrzelił niechcący. Spawarka. Ustawiasz spawarkę i szybko przytwierdzasz panele. Easy. Okej. Okay. Wcisnęliśmy klawisz i pospawamy. To tu co wciskamy? Dobrze, instalujemy części do skanera. Czyli znowu E. Składasz części i poświęcasz chwilę na zainstalowanie ich w sprzęcie skanującym. Ok. Na razie jest łatwo.
Setting up some software. Want to test the computer over there? Idziemy testować komputer. Bardziej skomplikowane. Połączenie testowe. Pingowanie loży. Nieoczekiwany błąd. To nie ja. Okej. Vlad, komputer nie działa. Oh, sorry. Was just doing some math in my head. Trade the gaps with you. You color the wrong wires. Station showing red. Pojawił się problem przy naprawach przeprowadzonych przeze mnie i Barretta. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. Knew I should have fixed that faulty code when we worked on it the first time, Vlad. My past comes back to me once again. I can stick around until it's sorted. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Do you need something? Okej, to naprawione. Wszystko oprócz komputera. Naprawa statku jest banalnie łatwa. Tradycyjnie przegląd broni. A myślę, że na razie wystarczy. Będziemy trupom wyciągać z rąk amunicję. Everyone needs space to let their thoughts run solo. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Pewnie łatwo tego nie odda. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Myślisz, że Petrov wie coś więcej o artefaktach? He's got a reputation for seeing the gold in things, but he's no lab coat. Thinking he knows it's unique, but not why. All the more reason to clutch tightly. Czyli mówisz, że musimy mu go ukraść. Left the life of a jackab once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Dobra, sam nie kradnie, więc mnie prosi o kradzież. I want Sam with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Wszystko gotowe. Catch a smile out there. Dobra, Sam jest teraz aktywnym towarzyszem. Muszę zdobyć artefakt znajdujący się w posiadaniu kapitana Petrova, który jest właścicielem statku. Władimir zasugerował kradzież artefaktu. To chyba nadejdzie pora, żeby się nauczyć, jak wchodzić na statek bez jego rozwalania. Bo jak dotąd to wszystkie napotkane statki po prostu się rozwalało. Lecimy. Pewnie się sprowadzi do naciśnięcia innego guzika. Procyon VB. Wywołajmy. Okej. Próbujemy znowu naszego uroku osobistego. Zawsze się udaje. W 50% przypadków. No one uninvited
Wiele opowieści krąży o twoim wspaniałym statku. Chcę zobaczyć go na własne... Patrz, czy mikrofon jest włączony. Jest. Chcę zobaczyć go na własne oczy. Przybywamy tu, żeby handlować i nic poza tym. O! Udało się. Okej. Udało się. Teraz, żeby nie przypieprzyć w ten statek niechcący. I dokujemy. Nie to chciałem, ale już dobra, przejdziemy się tam. Hello. Ta dziura to tutaj trochę przeszkadza. Dobra, czyli wejście do doku mamy tu, ale tym razem nie tędy wychodzę. Ej, tędy, dobrze. No i zobaczmy. Byleby niechcący... O, mamy nowego glitcha. Człowiek czy manekin? Manekin. Znajdź kapitana. Okej, chusteczki to jest, to nie jest kradzież, a nóż to kradzież. Dobrze, to najpierw się może przywitajmy, a potem będziemy kraść, jak już nas przestaną lubić. Who let you on board? But Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. O, tak, pozyskiwanie dóbr. Chcę zaoferować swoje usługi. Yeah? What kind of salvage work you do? Ship? Ground battlefield? Or do you just scout the back alleys picking through trash? Sympatyczny człowiek. Wypompowuje hel ze statków porzuconych w różnych zakątkach kosmosu. A, dobra, powiedzmy, że jesteśmy złomiarzami. Zdarzyło mi się rozebrać nie jeden opuszczony posterunek. Sounds about right. A lot of spare parts out there. If you don't think too hard about the last guy who had them. Hey, if it's abandoned, it's fair game. No. Rules of salvage. You're all right, scavenger. Go on ahead. A spytajmy od razu o ten kamień. Trade it for it. Some dusty hauling ore from the fringe. I was glad when he left. It's all shakes and muttering. Gdzie ta słynna kolekcja? Strewn about all over. The good stuff's locked up in a vault for Petrov's own personal viewing pleasure. Okay. Before you ask, Petrov's the only one with the keys, so don't try bribing any of the crew. You just waste your money. Może nie wnikajmy bardziej. Tak, czyli wiemy, że tu jest skarbiec jakiś. No to nie wygląda jak kwatera kapitana. Ale... No, idziemy dalej. Zero days since la incident. Ojej, pieska nam tutaj przetentegowała.
Dobra, nie ma tu nic do oglądania poza tym. Czołem. Firefight breaks out. Everyone on board is gonna join in just for fun. You understand? Okej. Teraz chcesz rozmawiać? Znowu będzie coś o swoich dzieciach opowiadał. I can't stand what you did. It goes against everything Constellation stands for, what I stand for. But the mission has got to come first, so keep it together. When you get a moment, can we talk? The Freestar Rangers. You did their dirty work and then some. So how'd you feel wearing the badge? Siema wujek. Co tam, jak tam? Kupiłeś już dodatek Sevasowi? Podobała mi się ta robota. Well, good on you. It takes a certain type of person to thrive there. Me, I never cared much for being a ranger. Too many of them try to force the world to be only black and white when it's anything but. Take Ron Hope. I mean, the guy's a legend. Before him, Polvo was a desperate, depressing place. Everything he did was to keep his people employed, to keep Hope Tech standing in the backstabbing of megacorp politics. Hope Tech to ten, co nas zaatakował i niestety musiał zakończyć działalność jako kierownik, bo no, doigrał się. Myślę, że Ronem Hope'em kierowały chciwość i żądza władzy. Jego sytuacja jest skomplikowana. Jemu się pewnie nie spodoba, że go tak oceniamy czarno-biało, zwłaszcza, że przed chwilą mówił o ocenianiu czarno-biało. No. Tough call on what to do with Ron Hope. Taking his hush money wouldn't have said right with me. But I wonder what's gonna happen to Hope Town without him. Sami nakręcacie ten temat z cyberpunkiem. Zginęli ludzie. Pan Hope musi odpowiedzieć za swoje czyny. Paxton Hall went out of control. But no doubt Ron Hope bears some responsibility. As much fun as it is being a ranger, I hope you can start focusing on Constellation business. There's plenty of mysteries left in the good old Milky Way to discover. When the time's right, I'd appreciate a chat. No przecież gadaliśmy dopiero, człowieku. O, to chyba takie samo nakręcające się te rozmowy o cyberpunku są. Kurde, no nic nie można wziąć, bo od razu potraktują to jako kradzież. Co to za zwyczaje? To też chyba nie jest pokój kapitana. Kiedyś znajdziemy. Nie! To nie ja. Dobra, jakoś znajdziemy tą jego kanciapę. O, może tędy. Czerwony dywan, zasłonki. Coraz ładniej się robi. Servus. The captain's right hand. I've never seen a man so exhausted. Ochrona. Warto zobaczyć, co oni są uzbrojeni, bo może będzie się trzeba bronić, jak coś pójdzie nie tak. Jest ich tutaj sporo. Ale jak dotąd to zdarzało się, że powiedzmy tu pięciu gości walczyło, a tam kajuty dalej nawet nie wiedzieli, że coś się dzieje.
O, już wygląda jak pokój kapitana. Faktycznie gość ma tu niezłe muzeum. Niezłą kolekcję. No ładnie. Salvagers from the fringes. Lots of shark smiles. You hear there's alien creatures on board the ship? Captain calls it a zoo. No, jakieś kamyczki. Meteoryt to jest chyba coś, co spada już na powierzchnię, nie? A jak sobie lata w przestrzeni, to chyba jest meteor? Czy jakoś tak? Czy na odwrót? Dobrze, pozwiedzane mniej więcej. Jakiś chłopek, babka. Normalnie jak w Muzeum Techniki. I wielopakruladek, to już chyba nie jest muzeum. Dobrze. Kapitan. Chcesz pogadać o tym? Enjoy your time on board this cow. Dobrze, rozmawiamy z kapitanem. No nie wygląda na takiego człowieka, co by się chętnie rozstawał ze swoją kolekcją. No zobaczymy, jak to pójdzie. I wasn't aware we had the visitors. Vladek, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. No jak miło. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care. They have scorch marks on them anyway. Zaatakuj. Koniec swojego zbieractwa, Petrów. Dobra, bawimy się w ten sympatyczny teatrzyk. Uwielbiam pana, kapitanie Petrow. Podobno ma pan legendarną kolekcję. Oh, flattery, eh? My favorite pastime, eh? Between you and me, I do have something very special in the vault. But my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Perswazja. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. Będzie ciężko, trzeba 6 punktów wbić. To są mocne argumenty. Wiem, że nie możesz wpuszczać wszystkich. Podziwiam ludzi z szacunkiem do zasad. No, gość lubi pochlebstwa, zobacz. Ups. Może okażesz nieco zawodowej uprzejmości. Zarówno ty, jak i ja kolekcjonujemy skarby. No. Na co ci wielka kolekcja, skoro nie można się nią pochwalić? No, 2 punkty powinny wystarczyć. No, o nie. Oho, co teraz? No, for once I have to lean on my better judgment. The vault has to stay closed. Mamy jeszcze opcję. Misja się nazywa żadnych gwałtownych ruchów. Można go uciukać. Można ukraść klucz albo się włamać do zamka. Przepraszam, skarbiec to tam, tak? To mogę wejść? Okej, chyba mogę.
A pani gdzie idzie? Kurde, idzie za nami. A nie. No tutaj musisz akurat stać. Tu chyba mogę wejść. You know, people say he's mad. But I like Petrov. He runs a good ship. Dobry kapitan. To chyba jego sypialnia. Czyli tak. Ale ukraść klucz to pewnie trzeba ukraść z jego kieszeni. O! Da się zamknąć te drzwi z powrotem. Dobra. O, nikt mnie nie widzi. Prawie. No kurde. O, jestem w ukryciu. Zaawansowany zamek. Dobra, teraz nikt mnie nie widzi, bo mamy tego skilla, że znikamy. W ogóle ktoś zrobił minigierkę z tymi wytrychami. Można sobie na stronce w to pograć. Chyba jak się wygoogla Starfield Lockpick Game, czy coś takiego, to można znaleźć. I źle. Czyli... Ogólnie ten zestaw chyba jest słaby. Z tego co pamiętam, no już na tym etapie nic nie pasuje. No jeszcze raz. Kolorki nam pokazują, na którym poziomie pasują te klucze. Czy najpierw chcielibyśmy tylko te, co na zewnątrz pasują, zużywać? Tak bym zakładał. Tu nie ma żadnego wyboru. I może to. I tu żaden nie pasuje, więc jeszcze raz trzeba zupełnie od nowa zacząć. Ciekaw jestem, czy jak się podbije trochę tego skilla, to będzie łatwiej się włamywać do tych zamków, czy to nie ma różnicy. Tak, jeśli miałbym strzelać, to może więcej ma się tych opcji dostępnych przy lepszym skillu. Dobra, tu pasują wszystkie cztery. Dajmy może taki. O. Skradanko. Szkoda, że te drzwi otworzyłem, bo teraz wszyscy mnie widzą. Reostat stopnia Tau. Jakiś prefabrykat, papier toaletowy. O, papier toaletowy, jak zabiorę, to nie jest kradzież. To mi nie wygląda na skarbiec. Ups, sorry. A nie przejęła się tym za bardzo. No
Ale tak średnio się z tym czuję, że no to na pewno nie jest skarbiec. To włamałem się tu tylko po kilka kredytów. Nie, oni w ogóle nie reagują, że się coś kradnie. Też prefabrykat. Dobra, gdzie ten skarbiec jest? Może gdzieś tutaj. Ale jeśli miałbym, znaczy to kropki mi pewnie pokazują, ale jeśli miałbym gdzieś strzelać. Kurde, jakieś robale tutaj trzymają. Jeśli miałbym strzelać, to ten skarbiec musi być pewnie jakoś połączony z tą jego pęciapą. Sterowanie zoo. Tu coś chyba poszło nie tak w tym z tymi zwierzakami. Nie, tutaj skarbca nie będzie. What if the guards here are bounty hunters, smugglers or salvagers from the fringes? Czemu oni są na czerwono? I tak się pokazują ludki, które mnie będą atakować. Okej, tam wchodzić nie wolno. Czyli tam jest pewnie skarbiec. No dobra, ale nawet jak ukradnę klucz, to jak to kurczę zrobić, żeby tam się zakraść, jak tam stoją i pilnują? To też chyba nie będę niezauważony, ale dobra, ma klucz. Samo zaglądanie w kieszeń to nic złego, przynajmniej w tej grze. Ale kto mnie tu niby widzi? Czy kamera jakaś tu jest? Dylematy. Dobra, wiecie co? Idziemy tam na dół. Zanim oni dobiegną, chodź sam. O ile w ogóle dobiegną, to my tam się rozprawimy z ekipą. Przygotujmy broń. O, taka fajna szczelba na baterię. No i co? Lecimy. Gdzie to było? Tutaj, nie? Tak. No, easy. Oj, nie, sorry. Sorry, Sam. No, luzik, idziemy. Skoro negocjacje się nie udały, to trzeba przejść do bardziej radykalnych środków. Jest tu coś schowane? O, ścianka tu jest. No, a ci już nie przejęci, że się coś dzieje. No okej.
Czyli to nie jest skarbiec. Mówiłem, że część ochroniarzy się w ogóle nie przejmie nawet tym, że tu jakaś rozruba jest. No, to wygląda jak skarbiec. Bardzo trudne. Dobrze, to... To już zrobię quick save'a, bo mam tylko 9 tych wytrychów. Może tu będą jakieś zapasowe. Czasem się zdarza, że koło wzmacniacz... Czasem się zdarza, że koło sejfu dziwnym trafem są wytrychy, jak się walają. Ale nie tutaj. Także tak. O kurde, ale duży ten zamek ma. 4 poziomy. Będzie ciężko. I na każdym z tych 4 poziomów to chyba... Dobra, tylko to tutaj pasuje. Na każdym z 4 poziomów są dwa te do przejścia. To też tylko tu pasuje. Ciekawe, czy jest alarm. Dowiemy się w swoim czasie. I... Tego szkoda zużywać. Tego tym bardziej. No dobra, to jest najlepsze w tym miejscu. No właśnie, bo tutaj tylko taki pojedynczy pasuje. Jeszcze, kurde. No i tu się obawiam pomału, że może nam nie wystarczy. O, właśnie. I kaszana. Wychodzimy. Mieliśmy 9 tych wytrychów i teraz mamy 8. To. Jeszcze nie najgorzej. Tych nie chcemy na pewno. No to ten. No. Dobra, to tu muszę pojedynczy zużyć. Tu też. No tak średnio bym powiedział, się zapowiada. Ale może nie uprzedzajmy, a nuż się uda. No tu nie mam wyboru prawie. A, jest, jest. Oby w środku nie był potrzebny. Dobra, te wszystkie pozostałe pasują do środka. To jest, jest jakiś cień nadziei, że się uda. A może takie? Udało się. Bardzo ładnie. I to tylko jeden wytrych, żeśmy zmarnowali. O, uważaj. Znajdź ścianę ze skarbcem. Dobra, ty nie wchodzisz. Co my... O, tu całe pomieszczenie jest. O! Widocznie musiało do tego dojść, skoro doszło.
kto to wchodzi. No to ty. Kąski. Jak czerwono na radarze. Będzie ciekawie. Dlatego chciałem zamknąć drzwi, a ty otwierasz. Sprzedamy najwyżej, jak się okaże, bo to chyba kiepsk. Nie, nie otwieram tego. Śmieci, śmieci, śmieci. A to jest takie czerwone, bo co? Bo kradniemy, nie? Samo jakieś badziewia. O, no, to nam było potrzebne. Artefakt Fi. Dobrze. Coś jeszcze? Nie, nie włamujemy się już. O, pieniążki. Łatwo tu przegapić coś, bo jest tyle tego. Akumulator, prefabrykaty, spoko. O, i już jestem przeciążony. To już prefabrykaty nie, spoko. Co tu najwięcej waży? Skafander strażnika. Tego zapomniałem do ładowni zanieść. Ej, to dobre jest. Ale tu mam minus 15 do obrażeń od broni. Ale ja za dużo... Na co mi tyle tych skafandrów? Korci, żeby wywalić jeden, ale każdy z nich jest 9000 wart. To jakie ciężkie. Egzotyczny, to jest nic nie warte, to wyrzucam. Jeszcze coś muszę. I może... Dobra, to też. No i w sumie mam jakąś pukawkę taką turbo badziewną. Które to była? Oto. To też można wywalić. No dobrze, czas opuścić statek. Negocjacje zakończone. Pytanie, czy możemy zrobić quick? Pewnie nie. No, w pobliżu są wrogowie, więc nie możemy opuścić planety ani statku. Musi niestety dojść do małej konfrontacji. Także biegusiem. A, zobaczmy, jak teraz będzie nastawiona do nas ta pani ochroniarz, bo wcześniej to taka była. Siemanko. No dobra, teraz już nas nie lubi. Kurde, dobra ta pukawka. Jak na razie to wszyscy są na jednego hita. Miło, miło. Dobra, idziemy inną drogą troszeczkę niż przyszliśmy, ale... znowu skafander. Kredyty. I pierwiastki. Dobra, jesteśmy przeciążeni. To trudno.
Tak, idziemy na statek, więc sobie ogarniemy. O, niebieskie poncho. Myślałem, że to jest takie poncho meksykańskie. Nie, to nie. Też niewiele warte. Gdzie ty biegniesz? Dobrze, łapeczka. Kredyty, naboje. Easy. A, tu nie wchodzimy. No to chyba dobra ta pukawka wpadła. Nawet bym powiedział, że bardzo. To był ten ziomek, co się z nami przy... Co to było? Jakieś fanfary. Klucz do ładowni. Chyba za postęp... A, level pewnie wbiłem. Dobra. Orientuj się. Człowieku. Nabój. A odwiedźmy jeszcze tego kapitana. Żeby nie było, że tak po angielsku wychodzimy. To takie niezbyt kulturalne. Gdzie on był? Przy okazji sobie poplądrujemy. O, amunicja. Granaty, miny. Dobrze, dobrze. Sam się gdzieś zgubię. Dobrze. Trzeba powiedzieć dzień dobry kapitanowi. Nie, raczej do widzenia. No, zawsze mam problem, że się gubię w takich przestrzeniach zamkniętych. A, ja mam przecież skilla magicznego i mogę... Wytworzyłem wokół siebie taką atmosferę, że nie będę się dusił od biegania z przeciążeniem. Skoro się tak pogubiłem, to wróćmy tam, skąd przyszliśmy. I na pewno wyjdziemy tam z tyłu, zza kanapy wyskoczymy. Jak w tych... Jak w serialach, nie? Takie przyjęcie niespodzianka. Wszyscy się chowają za kanapą, a potem surprise. Tak zrobimy. O. Dobrze. Coś jeszcze tu jest? O, pieniążki. Amunicja. O, klucz do zbrojowni. Właśnie, tak coś czuję, że warto by było tu jeszcze troszkę pozwiedzać. O, tam jest zbrojownia. Dobra, jeszcze kilkoro ich jest tam. Dobrze, tu była zbrojownia. O co chodzi? Dobrze. Fajnie się udało zapasy amunicji pouzupełniać. Otwieramy.
Co my tu mamy? Może być nie najgorszy pistolecik. Nie, to strzelba. Ale dużo ich tu. To był Vadik, czyli ochroniarz pana kapitana. Już zdążyliśmy się wymienić uprzejmościami wcześniej. Teraz też. Bierzemy. Jak się nie przyda, to... to będzie na handel po prostu. A to też swoją drogą jest problem, że tutaj sklepikarze są biedni. I też czytałem o tym, że ludzie są średnio zadowoleni z tego, że... no, że uzbiera się mnóstwo różnych rupieci, które są warte tam dziesiątki tysięcy. Potem idziesz do sklepu, a tam sprzedawca ma na przykład w kieszeni tylko 8 tysięcy. I możesz mu sprzedać oczywiście rzeczy, ale będziesz stratny. Także nie zdziwiłbym się, jakby już były mody na to. Że po prostu mają dużo więcej pieniędzy sprzedawcy. Bo też nie ukrywam, że sam miałem już z tym problem, że jak się cieszył, że nazbierał dużo cennych rzeczy. O, tam są. Surprise! Dobrze, weszliśmy z sukien. O, malutku. Dobrze. Ups. A sam się gdzie podział? Dużo ich tam jest. Może ich jakoś wyciągnę pojedynczo. O! Ktoś tam granat próbował podkładać. Dobrze. O, o, o. Dobrze, to wam się udało z tym granatem. Siema wujek, witam ponownie. Jak widać, nie dogadaliśmy się. Ale to już nie pierwszy raz. Kurde. Dajcie przeładować, no. Fajnie, że są kuloodporne gablotki w tym muzeum. Uwaga na granaty. No, przeładowuj. Dobrze. Ostrożnie z tym. Że ktoś oberwał. Tam są. Dobrze. A masz. No i co, jakbyśmy sobie pogadali, to byśmy nie mieli amunicji. Tyle, ile nazbieraliśmy. Oczyśmy sobie plecy. Chodź no tu.
ma słówko. No właśnie, czekajcie, przeładuję. Okej. Klucz, amunicja. Amunicja. Fajne teczki. No dobrze, pomalutku. I jakoś to będzie. O. Trychy. Dobrze, chodźmy, bo tam jest impreza i czekają na nas. Fajnie, fajnie. Dużo amunicji wpadnie. O! O, jest i pan kapitan. Panie kapitanie. O! Przykro mi, nie było moim zamiarem, aby zabrać artefakt siłą. Now you're in love with the artifact, just as I am. Oh, a cruel fate brings two people of the same kind together. Go then, leave my ship with your heart's desire. But the United Colonies will know of your descent into petty piracy. C'est la guerre. Kurczę, on należy do Zjednoczonych Kolonii. Pogadamy jeszcze? Okej. Skoro... A, już nie ma urazy do nas, to jeszcze pokradniemy tutaj. No, więc zawsze się można jakoś dogadać. Prawda, zginęło kilkanaście osób przy okazji, ale no chyba pan kapitan jest gotów na takie poświęcenie. Warsztat rusznikarski. Ile tu fajnych rzeczy. Pomalutku. O, do ultramaga amunicja, super. Czyli do tej pukawki. A, czyli to nie ta super. To była ta super? Nie, to jest ta strzelba. Które to takie fajne było? A, puls mag. Z tego się super strzelało. Wróćmy jeszcze na główną salę, bo tam nie obejrzeliśmy tych wszystkich uczestników imprezy. Tu chyba gdzieś to było, nie? Po czerwonym dywanie trzeba iść i się dotrze. O, tutaj. Mam nadzieję, że właśnie posprzątali tych ciał, nie? O, leżą sobie. No, bo tu dużo amunicji jeszcze zostało. Szkoda, żeby się coś zmarnowało. No proszę. No, a ten se leży jak nigdy nic. No właśnie.
No to fajnie, że się rozstajemy w takich przyjaznych nastrojach. Dobra, chyba już wszystko tutaj obejrzane. Tak. Wróćmy może tak szybciorem. Wrogów nie ma już w pobliżu, to powinno się dać. Kwako walczy z nawigacją. I... Co? A! Musimy swój ciężki tyłek doczłapać jednak na statek, bo mamy za dużo rupieci. Więc szybka podróż odpada. A to ci, co przeżyli. Okej. Poor Captain Petrov. Ojej. Wonder how much Petrov will need to pay to recover from all this. Nie nasz problem. O proszę, jeszcze coś przegapiliśmy. Człowiek stracił rachubę w tych wszystkich ofiarach. Tranquility rumiankowa. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda znaleźć jeszcze wyjście z tego statku. Chyba się zbliżamy. Miny. Znowu chcesz pogadać? Ostatnio jak z nim pogadałem, to w sumie potem znowu chciał pogadać i znowu. A, nie podobało mu się, że tak niehonorowo się zachowujemy, to pewnie znowu mu się coś znowu mu coś nie pasuje. No, takie opcje też tam są. Flirtowanie. Ale tak przy trupach? Mógłby trochę szacunku okazać. Co to za pomysły w ogóle? Dobrze, wszystko ukradzione, wychodzimy. Chłopie. No bo tam żeśmy... A, questa może dać. Czego? Nie wiem, czy mogę gadać. A za chwilę, can we talk right now? No nie wiem, no nie może się zdecydować, czy może pogadać, czy nie. A potem się dziwi, że go ignoruje. Ahoj! Czyli jest wyznaczone w Zjednoczonych Koloniach na nas... Jest list kończy. Jest nagroda. Bo ten pan kolekcjoner chyba należał do tamtego ugrupowania. Trudno. Nagroda czy kara? Kara chyba, że jak nas dorwą, to musimy tyle płacić. Zobaczymy, jak to się zakończy. A. 500 tysięcy. Jaka szkoda, że nie mam tyle.
A co, jak jest kara wyznaczona większa niż masz na koncie, to co? Oczywiście nie mam pojęcia, jak to się sprawdza. A, to tam. Trudno. Dobra, odłóżmy te gesy. O te, o, zasoby. I tyle, resztę będziemy próbować sprzedawać. Jak stoimy z obciążeniem? No, niewielkie przeciążenie mamy. Niewielką nadwagę. Powiększamy kolekcję. Vladimir. Vlad, come in. Come in. Oho. Vlad ma jakieś kłopoty? To czas na zakupy w takim razie. I? A, no tak, nie mogę szybko podróżować. 500 nagrody jest na mnie. Okej, musimy kontynuować questa. The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Jaka była ostatnia wiadomość? Noelle, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Oops. Bronić loży czy Vladimira? A co takiego loża zrobiła dla nas? Lecimy do niego. Lecimy po ciebie. Nie musiałem pytać, sam powiedział. Jeszcze Barrett. Unity? O czym ty mówisz? Kurczę, blaszka. He's right. We need to bunker down here and get those artifacts ready to Might need every gun to hold that Starborn off. What about everyone on the eye? Jojo. We can't leave them to die up there. Ty albo chronimy artefakty, albo lecimy na oko. Lećmy na oko. Sure could use your help when that Starborn comes knocking. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. To już wasz problem. Obroń loże albo udaj się na oko. Everyone take cover now. Where? You really expect them to barge through the front door? Czyli... Już tu są? Dylematy. Dobra. Na razie. I myślisz, że podejmuję złą decyzję? Hmm.
Spadamy, nic tu po nas. You too. To skoro tak, to może ja tu coś zostawię tak po prostu na podłodze, o to nie przepadnie przecież. O, tak. Walizy zostawiamy i powodzenia, na razie. Starfield w 10 dni. No, pa, pa, pa. Dobrze. No, ten główny wątek to... A co rozumiesz przez ogarnię? Ogarnę. Nie ukrywam, że bardziej się zakumplowałem z tym ziomkiem ze stacji, z tego oka. A, podstaw. Nie. No ja się bardzo cieszę, że tego moda na inwentory zainstalowałem, bo bez niego to do dzisiaj bym nie, sobie nie poradził. Chyba, że chodzi ci o przejście głównego wątku, to spokojnie w 10 dni. Jakbyś tylko cisnął główne questy. No ale tu pobocznych jest pewnie tyle napaćkane, że na pewno nie. Dobra, Sawas, nie spoilerujmy. Ja domyślam się, no albo ktoś stąd by zginął, albo stamtąd. Eret. Barrett. My famous personality wasn't so much help with this one. Dość żartów, musimy się zbierać. Zalożą to nigdy nie przepadałem, a tu fajne ziomki zostały. Tam same sztywniaki, już od początku. Jak tam wspominaliśmy o fajnej przygodzie to, i rywalizacji, że tam kto pierwszy zdobędzie artefakt, to to ty, to poważne sprawy, a nie jakieś zawody. O, Andreża tu jest. Już dobrze, jestem przy tobie. Wstawaj, musimy być gotowi do ucieczki. Go on without me. Co? I'll be okay. Nie no, co ty? Thank you again. I will be all right. Tak, okej. Okay. O, Sara, myślałem, że ona w loży zostanie, za nią nie przepadałem. Oh, thank heavens. You're all right. Jesteś ledwo przytomna i tak myślisz tylko o innych. Bad habit. I'll be all right. Go and help the others. Okej. Vladimir Sal, nasz przyjaciel. Alive. Krix's ghost can keep waiting. Jak łowca się tu dostał? Saw the ship dock with the eye. We took up the arms call, but when the doors opened, there was no one there. Skulked in like a damn specter. Before I had to know, it was nothing but pain's wings and the cold sleep. Time's unknown, but I came too long enough to hear him gloat about going to the lodge and seeing our friends trying to crawl away from him on a bloody trail. Pozwól, że pomogę ci wstać. Na pewno nie pomóc? Dobra, już się nie martwię.
Czyli teraz co? A, wracamy do loży. To właściwie co ja tu przyleciałem, żeby ich podnieść z podłogi? Okej. Ludzie giną w loży, a my sobie tutaj biegamy po statku, la la la. Is mining on the schedule today? Lin. How are you, Dusty? Osobiste pytania. Yes. All right. Mamy czas. Czy wiesz cokolwiek na temat artefaktu? No, I don't. I only ask as many questions as I need to get my job done. I had no idea it was dangerous. Wujek, co ty tam wygadujesz? Widziałeś wcześniej coś takiego? No. Whatever that thing was, it's the only one I've ever seen. I'm glad it's not my problem anymore. Dobra. Może jednak chodźmy zobaczyć, co tam w tej loży. Pewnie wesoło tam było. Zobaczymy, jakie były skutki naszej decyzji. Co? A, wróciłem niechcący, sorry. Co, podnieść ludzi z podłogi? Już podniosłem. A, no, na tym ten quest polegał. W sumie tyle ich tam było, sami by się podnosili nawzajem. Zobaczymy. Była rozpierducha, czy nie było? I czy tylko w loży, czy w całym miasteczku? Wróciłem. O nie, nasz robot. Co tam reszta? Wasko. It appeared to only be seriously damaged instead of critically damaged. Fortunate. Cieszę się, że jesteś cały. That you are likewise relatively undamaged is also preferable to the alternative. Ale sam wygląda nie najlepiej. Mateo. Quickly after you left. Udało mi się uratować wszystkich na oku. Warto było. I hope so. We held them off while Noelle escaped through the basement. There's a door that leads to the well district. Barret uwielbia to. Wiesz co? Get moving. Don't... O, Sara. Thank you again. Now go. O nie. Dad. Get up. Dobra, chyba koniec żartów. I no, dalej idziemy. Sam? Come on, Sam. Talk to me. Oops. Już za późno, przepraszam, Sam. No, not again. I can't bury another friend, Sam. I can't. Don't go. Dad! Dad, get up! Get up! Please. Hey.
Mogą tu być kolejni astranie, musimy ruszać. Get moving. Don't worry about me. Barrett nie może co? Thought I'd already seen enough death for a lifetime. No, generic kid została sierotą. Go away. Get moving. No cóż. Szkoda, no. Przeniesiemy do ładowni. Rypy Geroku. A z kim? A, bo konkurentem jest Starfield na pewno, z Baldur's Gate'a. No, ciekawe, ciekawe. Ty, to też ma przeciwbalistyczne. Niesamowity jest ten skafander, a ten jest legendarny. Kameleon i odporność na temperaturę. A, to najcenniejszym tutaj skillem jest to, że broń jest lżejsza. A po co ja to w ogóle analizuję? Ja chcę to poodkładać na razie tylko. No, żeby nam było lżej. Może nie na sercu, ale na naszych barkach, żeby był mniejszy ciężar. No, także nie ma już z nami sama. Kurde, to jakbym nie poleciał na tą stację, to by pewnie Wladimir zginął. Chociaż nie, bo on nie był towarzyszem. Może Barret by zginął. No, Wlad jest dla fabuły istotny, nie? No, to pokój jego córki. No trudno, no ktoś musiał umrzeć. A no tak, jeszcze ta gra będzie kandydować. Ale pytanie, czy to nie będzie jako dodatek, jako osobna kategoria? Chociaż chyba zdarzało się, nie? Że jakiś dodatek był jako kandydat. A tam mam iść. I dobra, może schodami jak człowiek. Generalnie to co? Każdy ma swoją grę roku, nie? Ta, która mu się najbardziej podobała. A czy ona wygra nagrodę? Ja wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Może w jakichś tam kłótniach, bitewkach w internecie. Dobrze, Sawas. No spokojnie, wszystko tam. Czyli powiem tak, jak Elden Ring wygrał tytuł gry roku, to się cieszyłem, nie? Bo to była jedna z moich ulubionych gier wtedy. Ale jakby nie wygrał, no to co? No, trudno, nie? Walter, co ty na to? No wiesz co? To nie jest dobra pora na krytykę. I'll agree to that. You need to find Noelle. Make sure the hunter didn't get her. There's a secret door in the basement. Leads right to the well district. That would have been the safest route for her to run.
Noel to ta babeczka, co się interesowała tymi artefaktami, nie? Ta pani naukowiec. Teraz do piwnicy idziemy. Powiem tak, będzie tyle kategorii. Jeśli mówimy o tym, o tych nagrodach, co będą. Dobrze, już idę. Jak będzie tyle kategorii, że pewnie i Starfield dostanie, i Cyberpunk dostanie, i Baldur. O, świąteczne poncho. Świetna pora, żeby się ubrać w świąteczne poncho. Jak ono wygląda? I to takie. Takie nijakie. Dobrze, idziemy, bo jeszcze Noel zginie. I które to? To? No. Czy to ma damage'a 92? Kurde. To ma 35 tylko? Czekajcie. Nie. 139. A to ma 92. Dobrze. Lecimy z tą szczelbą. A co to? A, myślałem, że to takie wrota, a to jakiś silnik. Dobra. Cześć. Stay back. I'll... Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. Jeszcze Diablo 4 wyszło w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie. Znajdźmy jakieś bezpieczne miejsce. I still have the artifacts, but where do we take them? There you are. Oh. I wasn't expecting you to run to the eye. Szybko apteczka. You. You're not getting the artifacts. Yes. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? Nie wygląda na jakiegoś ufolutka. Gdzie ty jesteś? Uuu. Ty, ich jest kilku. Coś słaba ta broń na niego jest. Zobaczmy, jak ten pulsmak się zachowa. Czekajcie, bo guziki złe wciskam. O, może użyjmy swoich supermocy. Tej na przykład. I przełączmy się może na tą szczelbę. Ups. Jest odporny na to. Kurde. Nie, ta broń mu nie robi nic zupełnie. Ale fajnie, że można tak za filarem się chować. Dobrze, i tylko teraz. O, myślałem, że hit pointy będę teraz. On ma trzy paski życia. Tak, dobrze widzę? No.
Kurde, granatów nie mam. O, mam. Ty, on się roztentegował się, kurde. Nie mam apteczek. Fuck. Ty, ja skafandra nie mam. Czy ja niechcący wyrzuciłem zbroję? To by było bardzo w moim stylu. A, i ja się dziwię, czemu? No zaraz. A. Dobra. Mam skafander. Przepraszam, zaszła pomyłka. Czyli tak. On jest zdecydowanie odporny na to, na strzelbę cząsteczkową, ale ten rozdzieracz... A, to jest karabinek. Nie, to jest strzelba. A, tego nie próbowałem. Spróbujmy tym. Ile ja mam apteczek? Malutko. Ale mam przeróżniste wspomagacze. Odporność na obrażenia. Coś, co zwiększa atak. Jest coś takiego? Prędkość chodzenia. Perswazja. Wiecie co, skoczy do łazienki. Chwilka przerwy. Zaraz wracam. Jestem. Pora uciukać tego kosmicznego rzezimieszka. W każdej grze są bugi. Grunt, żeby nie przeszkadzało jakoś to bardzo. Szybko, bo mi się wyczerpie ten.
Gdzie łowca? Dobrze ci widzieć. O, jest i łowca, dobra. O, ten pulsmak jest o tyle fajny, że on obezwładnia. Czyż by się udało jednego zabić? Nie, to za proste by było. A masz. Świetna taktyka z tym słupem. No dobra, krytykale wpadają, fajnie. Byleby zaraz jakiegoś skilla swego nie odpalił. O, właśnie teraz coś odpalił. Gdzie on jest? Op. Co jest? Dobra, spadamy. FSR 2.0 na deku. No dek to chyba od początku był taki lekki kompromis, nie? Nie ma co się oszukiwać, bo on tak cenowo był bardzo korzystny w porównaniu z tymi różnymi alternatywami, co teraz powychodziły. Tam od Lenovo chociażby. Łowca nas odnalazł. Dobra, czyli udało nam się go chyba może nie tyle zabić, co... Czekaj. Oh fuck. Czekamy. Uciekamy. Z drogi. Wszyscy uciekają. Ej, ludzie, z drogi. Pierdzielamy. Jak wszyscy, to wszyscy. My też. A? Nie mam apteczek. To może coś zjedzmy chociaż. Kurczak, 5 zdrowia, 3 zdrowia, 5 zdrowia. Oczywiście nie pokazuje mi, ile mam. Mam apteczkę, tylko kradzioną. O, 20% zdrowia. Nażremy się wszystkiego. Ksenogulasz, ksenokebab. Dobra, damy radę. I spierdzielamy. Dobrze robię, na statek miałem uciec.
Chyba nie. Rozpocznij procedurę odlotu. Czyli rozumiem, siadam w fotel i spierdzielam? Z komputera spuścić stream na deka, no. A jest taka opcja? Chyba jest, nie? Żeby grało na komputerze, a wyświetlało się na deku. No matko, teraz nas będzie rozwalał w kosmosie ten gość, na pewno. O, powodzenia wszystkim. Ja stąd spadam. I zium. Nic tu po nas. Przeklęte miejsce pełne łowców. Ups. Co planujecie zrobić ze sferą armilarną? Zazwyczaj nie przegrywam w walce. Zdumiewające. Chyba na coś zasługujecie. I? Dostałem coś od niego? Dał mi coś? Strefa armilarna, tym jest zbiór artefaktów. Pięć farelek. Sprzęty. Masz wyższe. Właśnie jest jakiś limit tego taniego prądu, ileś tam kilowatów w skali roku, który tam ma być w normalnej cenie, a to co przekroczysz już poza limit, to tam płacisz po wysokich stawkach. I ten Starfield naciągnie tyle prądu, albo Diablo, to będzie przykro. Nie chcemy skrzywdzić Astran. Dlaczego to robisz? Okej. Scorpius. Nasz Nemezis. Zdawało mi się, że już nie żyjesz, a mimo to ciągle wracasz. Czekaj, on ucieka? Jeszcze się. Myślałem, że to my spierdzielaliśmy. Może jeszcze użyjesz jedności. Myślałem, że to my spierdzielaliśmy przed nim. To troszeczkę tak wyglądało, nie? Tego New Atlantis to spadaliśmy, aż się kurzyło za nami. Mól. Dla statków. I? Udaj się na oko. Jestem troszeczkę zaskoczony. Myślałem, że to my przed nim. A zajrzyjmy na nową Atlantydę, co tam u nich. Dalej panikują, czy już a tam? Easy to forget how marvelous life on other planets truly is. Cisza, spokój, sielanka. No tam trochę rzeczy płonie. Ooh.
No dobra, no, no z tą sielanką to trochę przesadziłem. Okej. No te limity są tak wyliczone, że przy takim standardowym zużyciu to chyba... Chyba sporo ludzi się zmieści w tych limitach, no. Ale te wyższe stawki to są za tą nadwyżkę jedynie. Zobaczymy, rok się niedługo kończy, przyjdzie faktura. No może być ciężko, może. Jaka gra, takie Dogtown? A skąd jest Dogtown? No to zobaczymy, co tam na oku, czy już wszyscy się pozbierali. Let's talk to Vladimir. No nastroje takie nie za wesołe. Okay. You're back. Thank the blackest sea that you and Noel are safe. And the artifacts? The lodge. A, no tak. Sam nie przeżył. So, we slip from the Starborn's grasp. But not before taking a stab straight in the heart. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Łowca powiedział, że nas zostawi, ale tak do czasu. Nie znajdziemy kolejnych artefaktów bez oka, racja. In the making to modify the station. Take time to fix the damage, but more is the worse if we abandon her and try to start over. Łowca powiedział, że nas zostawi. He's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. Hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Może mają wykrywać artefaktów i dlatego nas znajdują. Ja mogę zbudować placówkę? Możemy je trzymać na moim statku? Same średnie pomysły, ale... Placówkę tak średnio, bo gdzieś polecę i zaatakują. Ale tak hipotetycznie, jakby to było w placówce i by był atak jakiś, to byśmy walczyli na lądzie, a tu byśmy walczyli pewnie w kosmosie. Spróbujmy z tą placówką. Hope your walls are high, just in case the Starborn get lucky and find the spot to do the breach in storm. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. O, możesz teraz zbudować sferę armilarną na statku lub w placówce. Aby umieścić ją na statku, skorzystaj z nowo dostępnego ekranu armilarnego, który znajduje się w kokpicie jednostki. Aby zbudować sferę armilarną w jednej ze swoich placówek, udaj się do placówki i uruchom tryb budowania. Zobacz tam nową kategorię fabularną, w której znajdziesz sferę armilarną. Mm-hmm.
Nie mam żadnej placówki. Może najwyższy czas zbudować jakąś. Tylko... Skąd mam wiedzieć, gdzie zbudować taką placówkę? I drugie pytanie... Jak zbuduję placówkę i polecę do innego układu i zapomnę, gdzie ona była, to znajdę ją jakoś? Bo wiem, że w jednym miejscu niechcąc zbudowałem placówkę. Chyba to jest placówka, to. Ta taka ikonka śmieszna, o ta. No, bo byłem na Marsie. I gdzieś tą placówkę tutaj. O, placówka 1. Okej, okay, czyli da się znaleźć. Na Marsie. Gdzie Ziemia? Tu. Nie najlepiej wygląda Ziemia. Co, może wszystko jedno, gdzie zbuduję? Albo tą marsjańską może by rozwinąć jakoś? Zerknijmy na tą placówkę marsjańską. Nagroda na mnie w Zjednoczonych Koloniach. I zatwierdź. Zapłaćmy. A i zabiorą nam skradzione rzeczy. Trudno. Stay on course while we escort you in. Kurde, trochę tego było, no. I amunicję, i miny nam smutno mi teraz. 600 godzin bez wypadku. Co to w ogóle za miejsce? Ej, my chyba na Marsie jesteśmy, nie? No. Kurde, gliniarze nam zabrali wszystko, co ukradliśmy. Co to za zwyczaje? Oto nasza placówka. Potężna. I co? Mamy budowanko. Fabularne. Strefa armilarna. Nie można utworzyć obiektu. Brak zasobów. Tytanu nie mam. No i co teraz? Słabo. Czyli muszę co? Znaleźć tytan. Zostaw skrzynię z bronią, zrób szybki zapis na F5, czy ty od razu F8? Nie no.
Liczymy się z konsekwencjami. Tytan, tak? Potrzebuje. Tryb budowania. Tak, tytan. Pytanie ze 100 punktów, jak znaleźć tytan? Pewnie na jakiejś planecie będzie. Merkury? Nie. Wenus? Nie. Ziemia? Nie. Na Jowiszu nie wyląduje. Kup w placówce. Uran? To jest gazowy olbrzym. To jak? Pluton? O, na Plutonie jest tytan. Skany niedostępne. Aha. Dlaczego? Zerknę tylko, co tam słychać na Plutonie. Jakieś statki się pojawiły. Kłopoty. Ludzi jak ty zabijam na śniadanie. A masz. Jednego mniej. I co? Jeszcze jeden został. Słony zdjęte. Fajny ten statek. Podoba mi się bardzo. Tyk. I jeszcze to pozbierajmy. O, kapitan łowców nagród, to może będziemy miał jakieś fajne rzeczy. Nagroda za głowę. Skanujmy planetę. I gdzie tu jest niby ten tytan? Woda jest na Plutonie. Wylądujmy przy tym statku. Zaraz myk myk znajdziemy tytan. To jest na pewno tytan. Wolfram. To? Woda. I? Dobra, to może nie będzie takie łatwe, żeby znaleźć. To może być dosłownie wszędzie. O, jest tytan. O, znowu tytan się trafił. Ołów. Tak, w takim miejscu z ołowiem postawię placówkę i jakiś tam wydobywacz, to będzie mi ołów wydobywał? Czy jak to działa?
To jest tyle mechanik, których ja w ogóle nawet nie próbowałem obczaić. Wolfram i woda, czyli nas interesuje niebieskie raczej, jakieś takie zielone. O takie. A nie, to jest nasz kolega. Ale to... To kurde, długo potrwa to szukanie tego tytanu. Może ja skaner mam za słaby? Nie? Może da się ulepszyć, bo to tylko wodę mi pokazuje. To tak do bani trochę. A, to jest ołów. I woda. Znaleźć tutaj tytan to tak no ciężko, ciężko. Szczątki statku. Może faktycznie lepiej będzie kupić. A jakbym chciał, żebym mógł na statku wybudować tą jednostkę na te artefakty, to pewnie muszę do jakiegoś doku polecieć, nie? No bo jak inaczej? A, klikam tylko i tyle. No to może pierdyknę na statku, jak nie mam jeszcze żadnej placówki. To co, lecimy? To mogę tak po prostu... A, nie. Czekajcie, myślę. To są miasta, nie? Chodźmy do Cheyenne, tam jest ten... No, do Akili chodźmy. Tu sobie dobudujemy ten segment. A placówkę innym razem się zbuduje. To też fajnie by było mieć, żeby się samo wydobywały jakieś rzeczy. To już widziałem, jak ktoś budował taką placówkę. Jakąś rafinerię się tam stawia, czy coś. Masz taką fabrykę zasobów. Spaceport has an evac. We can still take care. You were able to land it, so I'm sure whatever. Dobra. Sure, I've added. To... I tu pewnie też jest fabularne, nie? O. Mam to sobie znaleźć? A. A, dobra. Myślałem, że mam statek sobie przebudować pod to. No, po prostu trzeba patrzeć na tą niebieską kropę i za tą kropą iść. Nie kombinować. Tam, na górę. Czy tu? Nie, na górę.
Nie? A tutaj... Zbuduj... Zbudowane. Możesz teraz przenosić sferę armilarną. Ryzyko ataków Astran jest większe w miejscach, w których znajduje się sfera armilarna. Jeśli postanowisz przechowywać artefakty w ekwipunku, ataki będą następowały wszędzie z równym prawdopodobieństwem. Podłączona do napędu grawitonowego. Dodaj artefakty. Nie mam. Czyli to będzie przyciągać wrogów. Wszystko jasne. Idę jeszcze sprzedać. Zobaczmy, czy ja w ogóle mam coś, czy wszystko miałem kradzione i nie mam co sprzedawać. Coś tam mam. Nie dużo. No. Nie, to może innym razem. Wróćmy do... Co to się tak zaczęło ciąć? Kończmy tego questa. Life will almost certainly arise on planets when the right conditions are met. There's a beauty in such persistence. Czekajcie, nie tu chciałem. No dobra, chyba tu jednak chciałem. Idziemy za kropką. Nie no, pociąg pokazuje. Dziwne, że nas nie wysadziło pod samą lożą. Zobaczmy, jak tam nastroje w loży. Domyślam się, że nie za wesołe, no. Nie lubią mnie tam, kurczę, bo ten sam zginął. Ale kurde, było tam z 5 osób i pretensje do mnie, że ja ich nie uratowałem. To nie fair. Wróciłem. Rzeczy, które zostawia po sobie sam, znajdziesz w piwnicy loży. Okej. Gdzie moje walizki ze skafandrami? No jednak przepadły. Szkoda, bo to było jakieś 30 tysięcy w sumie. We all feel like we've been kicked into the ground a million times over, but I think I have something. I'm serious. No, opowiadaj. I may. I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Jestem tu, byście nie mogli ujrzeć jedności, tak powiedział. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilus's speeches. The priest?
Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Zginął? A. Sam. No, sam zginął. No niestety, ktoś by zginął tak czy siak. Gdzie właściwie znajduje się Sanctum Universum? It's right here in the city, just a block or so from the lodge. Za dużo się doszukujesz. Why you say that? I do. Sometimes it's just a coincidence, but sometimes it's a signal left by somebody deliberately. I don't need to believe in a higher power to know that people are terrible at keeping secrets. But why not go with a little intuition? Many great things in our history were discovered because someone had faith it would be there. I don't want to dismiss your skepticism, but what do we have to lose? I'll meet you over there. Misja wykonana. I co następna w głównym wątku, to jest o tym Unity. Okej. No, bo to może jakiś kult jest. No, jakąś wartość może religijną mają dla nich te artefakty. I wiecie co? Myślę, że to na dzisiaj może wystarczy. Taki dobry moment w sumie, żeby zakończyć. Zrobiliśmy questa. Sam zginął, nastroje są chłodne. Więc chyba tym wesołym akcentem zakończymy. No dobrze, także historia jakoś tam idzie do przodu. Pojawili się łowcy, będą nam pewnie utrudniać życie na każdym kroku. I tyle, co dalej dowiemy się w następnym odcinku. Na Discordzie napiszę. Jak będzie wszystko jutro ok, to pewnie jutro o podobnej porze. A jak nie jutro, to pojutrze, jak nie pojutrze, to będę pisał na Discordzie. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie. Miłego wieczoru. Jutro miłego dnia życzę. I co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Na razie. Hej.